Hej, siemaneczko, kochani, jesteśmy tutaj w puli. Generalnie to jest nasz apartment, to jest nasz samochód. Troszkę wam o tym później opowiem, bo apartament mamy bardzo ładny, ale w tym momencie wybieramy się do Bari. Dlaczego się wybieramy do Bari? Po pierwsze, bo jest tam ładnie, po drugie, bo jest tam jeden z największych Nike'ów w Europie. Takich normalnych Nike Store'ów w mieście, dwupoziomowy chyba, tak mi się wydaje, więc tam pójdziemy. Jest też outlet Nike'a pod Bari i jest jeszcze kilka takich sklepów z butami, więc po pierwsze zjemy coś dobrego i co nie, a później pójdziemy do sklepu Nike'a. Zobaczcie, mamy takiego Golfa i to jest strasznie śmieszne, tu trzeba parkować tak blisko, bo ledwo co mam to miejsce, ale to jest strasznie śmiesznie skonfigurowany samochód, dlatego że nie ma kamery cofania, nie ma jakichś pierdół, ale ktoś ma siedzenie z pamięcią w ogóle, rozumiecie, wypożyczalnie siedzenie z pamięcią i jeszcze ergo, totalnie tego nie rozumiem, takie dziwne rzeczy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Bari w tym momencie. Jak ostatnio byliśmy na Sycylii, to tam mówiłem, że był syf, brud, straszny. To jest w miarę czysto. Zatrzymaliśmy się na aperitivo. Zjadliśmy sobie coś tam i idziemy sobie do sklepu teraz zobaczyć sobie jakieś fajne rzeczy, bo tu jest Nike. Ale tylko uwaga, zresztą, że to jest południe, to oni strasznie tutaj siedzą po prostu na dupie w pewnym momencie i nic nie robią. Znaczy, wiecie, sklepy zamykają i tak dalej. Ja bym normalnie do niego wszedł. Także miał wyjebane, bo jest godzina 15:05 i jest mordy zamknięte. Oni po prostu mają tak wyjebane, że szok. Ja to nie wiem, w Polsce, jakby ktoś tak powiedział, mordo, zamykam o 15, nie wiem, no 13 do 19, to by każdego wyrąbali z roboty chyba. Polscy streetwearowcy się zabijają. A to full. Techflit spodenki, techflit góra i nawet jest czarny. Techflit. Full jakby kuwa stoku, jakby ludzie pełno. To plus dół, ale nic sobie tak dalej, dół, jeszcze tutaj ten brązowy fajny. Jakby full kurwa, full, ale strasznie drogi, 419 euro za górę. Jakby to ponad 500, więc tak retailowo jest wysoko, ale generalnie jest tanio. Tanio, że jest, bo w Polsce na tym resell robią wasi koledzy. Dobra, byliśmy w Nike'u, jak widzieliście, trochę rzeczy było, Anita sobie coś kupiła, bo trochę lepiej niż w takim Nike'u w galerii. Nie było Jordana, nie było nic takiego, ale na przykład były full size tych Flyknitów, Air Force One'ów, bo się pytałem, tych nowych, więc pod tym względem było spoko i na pewno jest lepiej niż u nas, tych wszystkich malowanych Nike'ach. Idziemy teraz do Footlockera, bo w Footlockerze jest podobno więcej rzeczy w Nike'u i jeszcze jest Avlab, ten, który byliśmy w Katanii tam i tam w sumie tylko część nie było. Nike zaskoczył pozytywnie, oby tu też było dobrze. Straszne śmieci, w sensie szczerze, jakieś Vapor Max na dole czy coś takiego, ale generalnie to nic. Air Max 97, chociaż tak jest więcej tego niż u nas, bo się pytałem jak z rozmiarówkami, przed chwilą powiedzieli, że w sumie jest ok. Są na przykład 550, całe czarne, New Balance. No tak to ogólnie lipa. Zeszliśmy sobie tutaj na dół do takiej knajpki, gdzie jest jakby pełno wina tutaj lokalnego. Dam w opisie nazwę tego lokalu, bo jest najlepszy tutaj w tej miejscowości turystycznej. No i zamówiliśmy sobie dwa wina. Anita pije Primitivo tutaj z okolic, a ja piję Negramaro. To dwa takie tutejsze, że tak powiem, tutejszych szczepów. Do tego jest burrata i deska serów, ale deska serów jest szczególna, dlatego że do każdego sera oni dobierają specjalnie takie szatneje, takie dżemiki, nie? Jakby tutaj widzicie. I ogólnie mam powiem jedną rzecz. Ja nie byłem przekonany do takiego jedzenia, wiecie, do takich dżemików i tak dalej, do serów, ale teraz sobie po prostu nie wyobrażam zjeść sera, deski serów czy czegoś innego. Po prostu, no kurczę, bez tego. I najlepsze jest to, ja się z tego śmieję, ale tutaj są dwie buraty w ceniku 6 euro i u nas w Polsce to za 6 euro to kupujesz najwyżej jedno i to w sklepie włoskim, jak idziesz do knajpy, to kosztuje 5 dej. Słuchajcie, Anita mówi, że ten ser, który tutaj mam, to jest o smaku pieroga ruskiego. Dobra, słuchajcie, teraz robię taste check. Rozsmarujemy sobie to. Dobra, możemy nie. Nie? No. Taki pierog ruski jest taką smażoną cebulką. Taką, wiesz. Dobra, ten ser smakuje rzeczywiście jak pierogi ruskie z cebulą, no.
Dobra, kochani, siemaneczko, jesteśmy w Albero Bello i tak dalej. Ja nie będę mówił, jak to się dobrze wymawia, jak źle, to napiszcie mi na dole. To jest taka miejscowość, która jest piękna i która słynie z tych takich właśnie domków, które mają tu... Możesz sobie taką czapeczkę kupić. Tak, możesz sobie kupić taką czapeczkę, która wygląda jak ten domek dokładnie. Zakopany trochę takie. No, taki trochę zakopany i tak dalej. No, taki trochę vibe Zakopanego, tylko czyściej jest. Generalnie to jest taka miejscowość, gdzie zawsze jakaś kurna pierdolona influencerka musi mieć jakieś pierdolone zdjęcie. Albo twoja stara, jak tu przyjedzie. I to w sumie na razie na tym się skupia, nikt nawet nie wie, o co chodzi. To jest dobra piekarnia. To jest dobra piekarnia? No. A co, chcesz jeść coś? To jest serniczki jakieś takie? Tak. Chcesz coś? Dobra, jem sobie loda, słuchajcie. Za 2x2. Ile? 4,40 euro to tak. No. Jak będzie z dwie dyszki. I ostatnio też u nas w ogóle w Warszawie chcesz zjeść jakieś dobre lody, to kosztują po piątaku za gałkę, nie? Więc generalnie polecam ich. Smakują 10 razy lepiej niż takie za piątaka u nas. To miasto takie trochę takie zakopane, takie krupówki. I bez beki to piszę, bo wszędzie jest. Ja my jesteśmy poza sezonem, ale po nowym sezonie się nie da chodzić. Tyle ludzi z całego świata, że po prostu nie da się wytrzymać, nie? Pamiętajcie, że to jest takie miejsce, jak nasza pierdolona wieliczka, gdzie każda wycieczka szkolna musi się pojawić przynajmniej raz w życiu. Nie wiem, napiszcie na dole, jakie są jeszcze takie polskie miejsca. Anita, jakie są takie polskie miejsca, gdzie każda wycieczka musi być szkolna? Zakopane. Zakopane. Morskie Oko. Ja nie byłem, to nie było, to się nie liczy. Warszawa, no dobra, ale tam ja też, no nie. No to Zakopane, jakiś Kraków. Wieliczka to jest takie miejsce, gdzie wszystkie wycieczki są. Zawsze jest Wieliczka. Jakby nie ma innego miejsca, jest ta Wieliczka. No właśnie, słuchajcie, my teraz jak tutaj szliśmy, to minęliśmy, nie wiem, 5 czy 6 wycieczek, z czego 4... Skansen! Skansen, o, jakiś skansen właśnie. Bo to jest taki trochę skansen, zaczął opadać. To właśnie są takie domy, no to jest taki trochę skansen, ale jednak ludzie tu mieszkają, bo w skansenie ludzie nie mieszkają. Skansen jest tylko pokazówką. Dobra, zobaczcie, jakiego fita dla was zajebałem. Godna reprezentacja, kurwa. Shoulder jest Gucci, bo jesteśmy we Włoszech. Buty to są oczywiście, kurwa, Travisy, Lowy. Skarpetki to są te Nike Airy, takie wiecie, z limitowanej edycji. Spodenki Foga, a tu jest Nustus. No wczoraj miałem Nustus, ale spodenki można jeszcze nie zmieniać. Codziennie i bluzy, ale jednak majtki i skarpetki trzeba, nie? Raz mi się chyba kurwa zdarzyło, że nosiłem skarpetki dwa razy. No, może trochę więcej. No dobra, słuchajcie, czy wynosicie skarpetki dwa razy? Gacie nigdy nie noszę dwa razy. Skarpetki to jeszcze się przemogę i założę drugi raz. Napiszcie na dole w komentarzu, jak wy to uważacie. No, słuchajcie, jedna sprawa. Patrzcie, magnesy kosztują 4,90, czyli w sumie 4 zł równa, prawie. I takie pierdoły kosztują złoty 50 euro. Taka duża skarbonka. 4,50. Jakby, kurwa, to jest taniej niż na Krupówkach. Już nie mówiąc o tym, że to jest po prostu ładniejsze i można sobie to postawić w domu bez jakiegoś przypału, nie? Że jakby, kurczę, nikt nie będzie ci miał za złe tego, ani będziesz wyglądał jak Polak. Słuchajcie, dużo mówiłem o samochodzie, który mamy tutaj w Materze, w sensie na Bari. O, strasznie wieje, więc sorry za to, ale tu jest nasz samochód, jest to Golf. To jest ten nowy Golf, nie wiem jaki to ma tam doznaczenie kodowe, ale to jest najnowszy Golf. I w sumie dlaczego o nim nagrywam? Pamiętaliście, na Sycylii mieliśmy T-Roka, za tysiaka udało się go wyrwać, tam 1200 zł, coś takiego. I on był też nówka sztuka, fajny w automacie, 150 koni, całkiem przyjemny. Ale ten też w ogóle jest jakiś porąbany, że tak powiem, bo patrzcie. To jest tak popierdzielony i skonfigurowany samochód, że totalnie nie wiem, kto go konfigurował do wypożyczalni, bo wiecie, zazwyczaj wypożyczalnie chcą takie samochody, byleby były, jakieś takie podstawowe funkcje mają, a ten, kurczę, ma po pierwsze jakiegoś ambient lighta, bo tu widać ambient, tu też jest ambient, o, jak się przyjrzycie, teraz już zaczyna być ciemno, ma reflektory, kurwa, matrixy, matrycowe, więc wycinają pojazdy, zakręty, chuj wie co, full w ogóle, te zegary, mega, wszystkie najlepsze wersje. No i te kurcze fotele w ogóle jakieś dojebane ma. W konfiguratorze on kosztuje ze 150 tysięcy złotych. Wszystkie adaptacyjne tempomaty, to chyba jest nawet teraz w podstawie. I co jest najlepsze, o czym chciałem wam w sumie wspomnieć, to jest spalanie tak naprawdę, bo mi wychodzi jakieś... To są jednostki i to jest dziwne, bo ja myślałem, kurczę, że dobra, P jest, no dobra, zniknij, no. Znikaj, okej, średnie zużycie. Patrzcie, 19 km na litr. Ja myślałem, że to 19 litrów na kilometr. Myślałem, kurczę, co to za jakieś pojebane jest. Ale nie, kurczę, to spala między... No tak mniej więcej to wychodzi 5 litrów
5 litrów na 100 km, to jest kurwa zero, to jest po prostu zero. To jest 1,5 TSI, ETSI. Kurwa, szczerze, zajebisty samochód, jak do jazdy tutaj. Pewnie zastanawiacie, jaka była cena. Cena była wysoka, bo to jest full ubezpieczenie ze wszystkim, więc wiecie, możecie spalić ten samochód, możecie zesrać się i nic się w sumie nie stanie z nim. I polecam generalnie, bo te wszystkie większości wypożyczalni samochodów we Włoszech robią ludzi w chuj. I taka jest prawda. Lepiej brać ubezpieczenie u nich od razu, w tej konkretnej wypożyczalni, bo po prostu jest lepiej. I tutaj to kosztowało 3800 na tydzień. Dużo. Tak, ale jednak no macie samochód nowy, to ma tylko 15 tysięcy, więc takie są ceny za tego typu samochód i nie czujesz się przynajmniej wyruchany. A o co chodzi z tym, że wypożyczalnie ruchają ludzi? Wiecie, o co chodzi? I to jest szczerze z własnego doświadczenia i tak dalej. Po prostu jest jakaś mała, nie wiem, rysa czy coś takiego, jakiś odprysk zauważą i normalnie wam potrącą tu z kaucji. Możecie sobie wykupywać takie ubezpieczenie, jest na przykład rentalcover.com, takie ubezpieczenie na rentala. Wiem, że Revolut też to ma, ale pamiętajcie, że to jest tylko ubezpieczenie i to nie obchodzi tej konkretnej wypożyczalni, tylko to jest po prostu, jak oni się ściągną z karty, na przykład, nie wiem, 1000 euro, 1500 euro, to ta ubezpieczalnia powinna ci oddać, w 90 przypadkach ci oddaje, no ale jednak stresik masz, nie, że ściągają ci 1500 na przykład euro, więc no jest cienizna. Ja generalnie zachęcam do brania tych ubezpieczeń, bo nieraz mi to dupę uratowało. Często, przynajmniej we Włoszech, te ubezpieczenia są dodatkowo płatne. W Grecji, jak na przykład wypożyczamy samochody, to te ubezpieczenie jest często w cenie, w takich mniejszych wypożyczalniach. I uwaga, jeśli chcecie wypożyczyć samochód, patrzcie na opinię na Google. Ale uwaga, nie bierzcie pod uwagę jakichś opinii typu wyruchali mnie na pieniądze i tak dalej, bo to są ludzie, którzy, mówię, nie mieli ubezpieczenia, coś się stało z samochodem, albo był trzepnięty wcześniej, też tak czasami bywa, że dają ci trzepnięty samochód i ty nawet o tym nie wiesz. Dopiero się dowiadujesz później, jak chcą z ciebie ściągnąć 500 euro niby na naprawę, a ta naprawa nigdy nie dochodzi do skutku, bo po prostu oni sobie to zabierają i tyle. Więc patrzcie na to. Są tutaj takie małe ubezpieczalnie rodzinne, jednak nie mieli samochodów dla mnie, bo ja chciałem z automatem, które rzeczywiście mają 5-0 i nie ma żadnej kaucji i tak dalej, nie robią żadnych problemów, nawet jak jest jakaś rysa. Więc jeżeli wypożyczycie samochód, to pamiętajcie, opinie na Google, plus jeżeli można, to wykupcie pełne ubezpieczenie, no i po prostu bądźcie, że tak powiem, no taki wiecie, spokojni. Słuchajcie, jesteśmy w Lecce, znowu jestem w bluzie nutu, bo się przyzwyczaiłem do tego, że tu jest tak, wiecie, że trzeba nosić bluzę i krótkie spodenki. Tak, zakochałem się w tej bluzie, taka zajebista, że mam wszystkie inne bluzy, ale założyłem tę bluzę i jest taka dość. Generalnie jesteśmy tutaj w Lecce i jest fajnie. To jest takie miasto największe na południu. Warto przejechać, dlaczego? Dlatego, że nie jest tak mocno odwiedzane przez turystów, a jest po prostu chyba najładniejsze z tych, które widzieliśmy. A widzieliśmy te wszystkie perły tutaj południa, więc pod tym względem jest zajebiste. Wyszłaś w gówno. Patrz, jakie masz obsrane z tyłu. No, zobacz. Całą dupę masz obsraną. Idziemy teraz główną ulicą Lecce. Lecce mi się tylko kojarzy z Tuzą, bo oni rapowali Lecce. Połowa rzeczy jest zamknięta, ale jest dalej w cholerę ludzi. Ja nie chcę wiedzieć, jak tu jest w sezonie. Przyjedziesz ze swoją starą, bo ona widziała gdzieś to na Instagramie i która musi tu być. I bierze twojego starego w samochód, gdzie macie z Polski. Autentycznie nie chcę wiedzieć, jak tu jest. O, masz bottega tartufo, wszystko jest trufli. Ja tam lubię trufle. Możesz kupić. Z trufli? Znaczy, trufle generalnie możemy kupić, bo może są po prostu w dobrej cenie. Krem truflowy albo coś. Tak, wszystko z truflą. Ale to co? Majonezu to ja nie chcę. Kupujemy takie trójki? Może być carpaccio. Te trójki możemy kupić, no. Czy ty właśnie wydałaś w sklepie z truflami? 500 zł? Nie wiem. 122 euro. Jak się z tym czujesz? Wydaje w euro, to wydaje mi się, że mniej wydaje. No mi też się tak właśnie wydaje, to jest ułudne. A było bliskie blisko? Nie, dobra, mordy, tutaj nic nie było znowu. Ale ziom był cały w techu. Chciałem mu pyknąć fotę, ale nie jestem takim creepem, że będę pykał jakąś ziomowi fotę, ale chyba cały typ był w techu, takim ze Steel Alerta w Nike Air. Ja go podziwiam. Wiecie, to nie jest to w Polsce streetwearowcy, jak jest 15 stopni, zdejmują swoje nupcy i zakładają krótkie spodenki. Moi drodzy, jesteśmy w Puglia Village. To taki outlet. Trochę duży. Może to widać, może nie. Tutaj. Trochę jest duży i teraz tak. Jak zrobić to, żeby pozwolić ci nagrywać? Nie pozwolę ci nagrywać, mam cię w dupie, ale ja mam sposób. Bo tu już nie trzeba nosić maski w środku, ale zakładam na mordę maskę, bo po pierwsze nie słychać, myślą, że jestem jakiś zjebany i mówię do siebie, nie? Tak? I
myślę, że mam COVID albo coś, więc się do mnie nie zbliżają, więc podwójny plus. Tu jest Nike i w sumie jest więcej. Więc jak będziecie, to się nie nastawiacie na nic. Nawet jest, to jest taki outlet, że nawet Vans jest full price, nie? A to w ogóle jest śmieszne, bo to jest z grubiej galerii obok. Jest to z galerii tak zwana full price, tak się w ogóle nawet... Nie no, nie nazywa się tak, ale jest napisane w galerii, a jest full price. Możesz się pomylić. Outlet jest tylko obno, że nie ma outletów, nie ma, to nie przecena. To nie outlet. Mają, bo przynajmniej kochają outlety, bo oni wiedzą, co znaczy wartość pieniądza, takie Polaki, którzy kupują wszystko za retail. Fajne skiety. Te. 8,99 euro. Fajne. Ej, dobra. Jest coś więcej niż u nas. Ej, patrz, jakie polówki. Na 50. To są futbol. A to jest bluza ze Steel Alerta. No, ona jest haftowana w ogóle. Fajny haft. 54 euro. Dobra cena generalnie. Haft. O. 64 euro za pleściaki. Dobra cena na lato w ogóle. Super. Jakie doje... offline'y. 89. Ogólnie na tej, na ściańce są spoko buty, tylko strasznie drogie. Air Maxy. 2090. Drożyzna. No tu jedynie jakieś ostatnie rozmiary, jakieś takie... totalny basic i tyle, jakby to nic więcej. I tutaj jest full price w ogóle, to są buty, które są na full price'ie. I są nawet Force dziecięce, to mnie zdziwiło, za 47 euro. Dobra, więc tak, były te wapory. Takie tam, wiecie, za 100 ileś euro i to była bardzo dobra cena, to był w ogóle full price. Full price. Full size, sorry, full size run, jak widzicie. A tak to mało rzeczy. Jedyny plus wchodzenia do outletu we Włoszech, jedno zauważyłem, że u nas generalnie nie ma jakichś takich ciekawszych blues. Na przykład Jordana i tak dalej, to jest pełno blues. Nie wiem, blues nie kupują i w ogóle Jordana chyba raczej jakoś strasznie nie lubią tak mocno jak u nas, więc to jest plus. Idziemy zobaczyć jakieś Oxy czy coś w tym stylu, bo tu tak naprawdę nic nie ma, jest jeszcze Adidas, ale tam wszedłem do środka, tam nic nie było. Taki mały hint a propos tego outletu. Generalnie jak macie po drodze albo niedaleko, tak jak my, znaczy niedaleko coś zaraz okaże, bo tak trochę trzeba nadrobić tej drogi z Bari, to możecie wpaść, bo ten Nike jest taki w sumie ok. Pierwszy raz we Włoszech, jak jestem w outletach, to widziałem full price w ogóle, nie? O, sorry, to jest mikrofon, widziałem full price. Więc tu może być dużo fajnych rzeczy generalnie, bo Włosi generalnie nie kupują takich butów i nie kupują takich rzeczy, stronią trochę od tego. Jedyne co to tu widziałem, największe zagęszczenie lasek w Dunkach Panda na metr kwadratowy ever. Naprawdę, szczerze, kurwa, są one wszędzie. Ale jeżeli macie po drodze, to przyjedźcie, jak nie, to nie. Hint jest jeszcze taki, że jak wy podejdziecie do recepcji, to dadzą wam kartę na 10%. Przynajmniej teraz tak było, bo reklamowali się, więc jak dacie swoje dane kontaktowe, to macie cały dzień dodatkowe 10% chyba na wszystkie te sklepy. Ale tak naprawdę oprócz Nike i Adidasa, to tu nie ma żadnych fajnych markowych sklepów, są to jakieś takie włoskie sklepy, jak macie dzieci albo chcecie sobie kurwa dom wymeblować, no to spoko.